Witajcie na kanale Saganek. Dzisiejsza propozycja to keto bajgle z prostych składników, szybkie do zrobienia. Zapraszam. Wystarczy połączyć wszystkie składniki. Kolejność tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia, dlatego że całość zmiksujemy, tak żeby uzyskać jednolite ciasto. I po odczekaniu kilku chwil ciasto zaczyna gęstnieć. Przekładam do foremki silikonowej na donaty, na oponki. Można zrobić również bez takiej foremki. Pokażę na koniec, jakie wyszły. Też są w porządku, no ale nie są, nie mają równego kształtu, równych kształtów, nie są tak estetyczne jak te z foremki, wiadomo, ale można również upiec. I piekę około pół godziny, trzeba obserwować, żeby nie przypiec zbyt mocno. U mnie jeszcze po upieczeniu kilka minut czekałam, zanim wyjęłam z piekarnika. Bajgle prezentują się w ten sposób, skórka jest chrupiąca, a środek jest bardziej wilgotny i delikatny. A tu wersja bez foremki. Postępuję podobnie jak przy oponkach, czyli wykrawam za pomocą kieliszka środek albo za pomocą łyżki. Po prostu robię otwór i gotowe. No niestety w tej wersji bajgle straciły swój pierwotny kształt, ale jeśli chodzi o miąższ, o środek, jest wszystko w porządku. Także można również upiec i w ten sposób. Jeżeli spodobał Wam się ten pomysł, będzie mi miło, jak zostawicie łapkę i komentarz. Do następnego razu. Pa, pa!